Lift? O. Teraz będziemy robić taki myk. Będziemy się przesuwać bardzo powoli, uważać na światło. Jeżeli będzie światło, stajemy w miejscu. O, tak jak teraz. Na obrzeżu, z tego co pamiętam, tutaj chyba nie można w ogóle światło zaatakować. Chowanie się w beczkach jest bardzo fajnym elementem gry. Nie, są dłuższy do nas. Jest drabina. Ale my nie potrzebujemy drabiny, pójdziemy tutaj. Jej, dobra. Możemy z tego wyjść. I otworzymy sobie bramę. Świetnie. Co my tu mamy? Rupees! More rupees! Więcej rupees zawsze dobra sprawa. O, coś biegało. Czekaj, moment. Dobrze, tędy weszliśmy. Co jest tutaj? Coś jest ciekawego? No nic ciekawego nie ma. A tu będą szczury. Ze szczurami jest taki patent, że z tego co pamiętam, dobra, niech będzie Y. Pamiętam, że rzucał się im zanętę. Tfu, nie, no tak, no to jest zanęta. Return. Są się im zanęte, żeby nam nic nie atakowały. Ale myślę, że można to zrobić bez tego. O, właśnie są za nami szczury. Ale ja po prostu nacisnę to i... No, teraz tutaj są goście, którzy będą nas... chcieli... Tak, będziemy chcieli, żeby ci goście nas złapali. Ale jeszcze nie w tym momencie. Się powoli poruszę do przodu. Jeżeli słyszymy taki dziwny dźwięk, o, właśnie taki, stajemy od razu w miejscu, czekamy, aż powącha i przejdzie dalej. W tym momencie akurat kamera jest skrój. Aż sobie przejdzie. Mówię, teoretycznie moglibyśmy się tutaj złapać, ale chcemy zdobyć jeden item, który jest za tym przejściem. Więc cóż. To jest ciekawe, że ci goście widzą, że ta beczka się przemieszcza. Ale nie. O! Było blisko. No i nic. Przepchnie nas nawet, zobaczcie. A nie zauważ, że jesteśmy w środku. Głupi ci goście są, ale dobra. Cóż jest ten? Jest tu. Muszę poruszyć do przodu. Przejdzie po mnie, a mnie nie zauważy. To jest to. Ten moment jest dosyć wydłużającą się częścią. W ogóle pierwsze parę odcinków tego let's play będzie przydługich, a czyli przedłużających się bez większej akcji, ale no cóż, taka ta gra jest, więc na to już nic nie poradzę. No, dawaj. Boże. Odwróć się w tę stronę. Fuck. Tamten mnie zobaczył. Co za... nie fart. Ach, trochę randomowo oni tutaj sobie tańczą.
Boże. Jak on by przeszedł. Tu sobie usiądziemy. No, proszę pana. On pójdzie tu. O, jest teraz ten. Pójdzie w drugą stronę, proszę. Pójdzie w drugą stronę. Ci goście przypominają jakieś stworzenia z... nie wiem... O, Skrull 2 właśnie. Powinno nam się udać teraz pobiec coś szybko. Świetnie. Dobra, to już nam nie będzie potrzebne. Teraz trzeba będzie otworzyć... otworzyć te drzwi. Ale jak je otworzyć? Kurczę, jak to się robiło? A, widzę. Z przycisk. O, świetnie. Dźwięki jak z Ocarina of Time. W ogóle, nie wiem, czy może kiedyś zrobię Let's Play z Ocarina of Time. Mam ją na 3DS-ie i chciałem ją z 3DS-a nie ma jak jej nagrać za bardzo. Aparatu nagrywania jest średnim rozwiązaniem, więc prawdopodobnie zrobię po prostu zwykłe Ocarina of Time, nie 3D. Ale skończmy to lepiej. I dostaliśmy Piece of Heart. Tak, jak w każdej Zeldzie od Link to the Past dostajemy Piece of Heart. To jest, będzie nas większe życie, oczywiście musimy zebrać kilka tych kawałków. Kilka tych kawałków serca. Nie pamiętam w tym momencie, gdzie się sprawdzało, gdzie one są. Dobra, na razie to zostawmy w spokoju. A, i teraz chcemy dać się złapać. Więc idziemy tutaj, biegniemy, biegniemy, biegniemy. O, dziękuję. Złapali nas i to jest jakby główny jeden z elementów, bo rzucą nas teraz do więzienia. Boom. Lądujemy w więzieniu. Co teraz z więzieniem? Mamy beczkę. Jak się... aha, już pamiętam, jak się z tym wychodziło. Trzeba tutaj... skoczysz na to. Tu i to. Teraz jak się położymy... musimy tutaj wpełznąć. Świetnie. Tak, w tą stronę, Link, w tą. Nie masz dużego wyboru. Jej, gdzie myśmy wylądowali? A, w kolejnej celi. A nie. W kolejnej celi, wylądowaliśmy na zewnątrz. A, no tak, bo Jezu, wylądowaliśmy na zewnątrz swojej celi. Dobrze, co my tu mamy? O, kolejne platformy do skakania, tu mamy jakieś treasure chest. Zajrzyjmy tutaj. Świetnie. Dungeon map. Bardzo dobrze.